Jakie są największe wspólnoty religijne w Polsce? Trzeba pamiętać, że liczba członków danej wspólnoty religijnej nie zawsze odpowiada liczbie wyznawców danej religii w danym kraju. Na przykład w Polsce mamy 15 tysięcy wyznawców buddyzmu, ale w buddyzmie jest kilka wspólnot. I tak na miejscu 11 buddyjski Związek Diamentowej Drogi, 8284 członków. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, 9838 wyznawców. Numer 9 to Kościół Polsko-Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, 18116 wyznawców. Numer 8 to Kościół Starokatolicki Maria Witów w Rzeczypospolitej Polskiej, 22691 wierzących. 7 to Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, 24840 wyznawców. Numer 6 to Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej, około 35 tysięcy wyznawców. Numer 5 to Kościół Grecko-Katolicki w Polsce, co ciekawe jest obrządku wschodniego, a uznaje papieża, 55 tysięcy wiernych. 4 to Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, 60900 wyznawców. Numer 3 to Świadkowie Jehowy w Polsce, 113723 osoby. Drugi jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 503996 wiernych. No i oczywiście nie ma żadnego zaskoczenia, numer 1 to Kościół Katolicki w Polsce, około 12 milionów wiernych według moich obliczeń. Obliczyłem to w ten sposób, że wziąłem liczbę ochrzczonych w Polsce i procent ludzi, jaki chodził na msze święte w 2019 roku. Czyli obliczyłem, ile to jest 36,9% z 32,440,000. Oczywiście te 12 milionów to jest tylko taka liczba podglądowa, ona nie jest nigdzie uznawana.